Przed nami Dni Suwałk i towarzyszący im Jarmark Kamedulski. Impreza rozpocznie się w piątek galą Włóczni Jadźwigów w Suwalskim Ośrodku Kultury. Również w piątek o 20 na Placu Marii Konopnickiej odbędzie się koncert. Najwięcej będzie się działo w sobotę przy ulicy Kościuszki, gdzie rozstawiona zostanie duża scena, oraz w Parku Konstytucji 3 maja. Wcześniej w Suwalskim Ratuszu odbędzie się mała uroczystość z udziałem przedstawicieli miast partnerskich. Podpisuję list intencyjny pomiędzy Suwałkami a miastem Tarnopol z prezydentem Tarnopola z Ukrainy. Chcemy nawiązać współpracę, bo tutaj realizujemy wspólne projekty, składamy aplikacje, ubiegamy się o środki zewnętrzne Unii Europejskiej i chcemy to przypieczętować takim listem intencyjnym, nie umową, ale jest to taki pierwszy krok do nawiązania ściślejszej w przyszłości współpracy. Potem nastąpi otwarcie muralu z wizerunkiem Reksia na szczycie jednego z budynków przy ulicy Emilii Plater. Tradycją Dni Suwałk jest nie tylko odsłanianie coraz to nowych malowideł ściennych, ale i parada kapeluszy. Folkowa parada kapeluszy organizowana jest przez seniorów ze Stowarzyszenia Trzeciego Wieku. Kapeluszowy korowód poprowadzi nas do parku. Tam już oczywiście będą różne zespoły, stoiska, trochę folkloru będzie i oczywiście o 12 nastąpi taka uroczystość otwarcia Dni Suwałk Jarmarku Kamedulskiego. No i oczywiście później dużo będzie zespołów artystycznych występowało na scenie właśnie muszy koncertowej. No i wieczór zapowiada się naprawdę bardzo interesująco, bo o godzinie 19 wystąpi Sylwia Grzeszczak, a po niej zespół Enej. Przy okazji Dni Suwałk władze miasta postanowiły wyróżnić i wręczyć jednej z firm statuetkę mecenasa kultury. Firmie, która rzeczywiście sponsoruje szereg różnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych. Jest to firma Forte. Sobotni program o godzinie 22 zakończy pokaz sztucznych ogni. A w niedzielę będzie można udać się nad Zalew Arkadia, gdzie odbędzie się turniej siłaczy i piłki plażowej siatkowej. To wszystko w godzinach przedpołudniowych, a po południu w Parku Konstytucji odbędzie się koncert przy fontannie w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. O godzinie 20 z kolei będzie takie widowisko artystyczne, historyczne, nawiązujące do naszej historii. Będzie prezentowany okres carski, powstania narodowe, to co się działo tutaj w Suwałkach, czy w najbliższej okolicy naszego miasta. I o 20 będzie taka inscenizacja plenerowa właśnie tutaj w centrum miasta. Za tę część odpowiada Muzeum Okręgowe. Ci, którzy wolą się pośmiać, mogą udać się do Soku na występ Grzegorza Halamy. To nie wszystko. W niedzielę o 21 na Placu Marii Konopnickiej ostatni koncert dla Suwalczan. Widzimy bardzo dużo atrakcji, interesujące spotkania, wydarzenia sportowe i wydarzenia właśnie kulturalne. I mam nadzieję, że każdy z naszych mieszkańców wybierze się. Oczywiście ci, którzy nie wyjeżdżają gdzieś na wakacje, na urlopy, ale warto ten weekend spędzić w naszym mieście.